Witam. Tu budowa domu samemu. Dawno mnie nie było na kanale, ale człowiek czasu nie ma, tym bardziej, że teraz jeszcze jest koronawirus. Ja też trochę chorowałem, ale całkiem inna przypadłość. No co, w domu już zaczęto, zrobiona praktycznie instalacja jest. Jeszcze zostało gdzieniegdzie. Znaczy gdzieniegdzie, w sumie zostało ta puszka tylko. Do obsadzenia, do obtynkowania, tak żeby kable się trzymały. Wszędzie instalacja porobiona. Jak widać, wodna też już jest zaczęta. Tu jest całe przyłącze wody, licznik odprowadzania na zewnątrz do kotłowni, regulator ciśnienia na zimną wodę na mieszkanie, filtr i odejścia porobione. Kanaliza. Obecnie trwa próba ciśnieniowa na ciepłej wodzie. Tu widać, spryskane było. Tu jest mały kibelek, też wszystko już porobione. O, tu idzie właśnie do kotłowni. Tutaj 25 zasilanie. Tutaj ten 16 to jest wąż do bojlera, do obiegu, żeby był. Nie wiem, czy będzie widać. Jest trochę ponad 6 nabite. Jeszcze 5-10 minut poczekam i od tego czasu będę liczył 2 godziny. Tu jest zasilanie do kotłowni wody. Akurat czerwona jest otulina, ale tu jest zimna woda. Taką akurat mieli tylko na miejscu, a kolor mi to i tak nie przeszkadza, bo to będzie w podłodze. Tu jest odejście jeszcze do łazienki. O. Podejście do kranu, tutaj do toalety i prysznic. No i zobaczymy, co to będzie, jak to minie ta próba ciśnieniowa. Obecnie wszystkie posprawdzałem, to nigdzie się nie pieni, ale to jak będzie z ciśnieniem, to może w każdej chwili coś wyjść. Trochę śmieci, porządki już zaczęte robione. Rozdzielnia, no nie będę odklejał, ale było trochę tych przełączników, esek zamontowanych. No, no i tak jak mówiłem, tutaj kotłownia, cała instalacja porobiona, łazienka, sypialnia, też wszędzie gniazdka, wszystko porobione, jest przygotowane do tynkowania i pokój następny. Tutaj też pokój. Pokój, tymczasowa szatnia, o, graciarnia. Tu czekają krążki na podłogówkę, rozdzielacz. Jeszcze podłączenie głównej nitki zasilającej dom. Miedziucha leży i czeka. No i salon. W salonie największy burdel. Tak jak byłem na początku. Tu belki na miecze czekają, bo jeszcze trzeba salon zrobić, gruz powywozić, postawić słupy, zrobić jeszcze taras. Dachówka też czeka, bo nie było pogody, bo u nas ciągle pada. Zimno pada, kurde, i dachówka czeka na ułożenie. No i odezwę się przy następnym filmiku. Może już będą częściej, bo coraz szybciej robota idzie. Człowiek już ma więcej czasu, spokoju. Do pracy nie trzeba iść, bo jest koronawirus. Pracuje się zdalnie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. No, na razie.